Zapraszamy do obejrzenia prezentacji od Warszawy do Bayernu, czyli kariera Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Bayernie Monachium oraz reprezentacji Polski, członek klubu wybitnego reprezentanta, uczestnik finału Mistrzostw Europy 2012. W pierwszym sezonie 2010-2011 zdobył zdobyłby Mistrzostwo Niemiec, występując w 33 meczach, strzelając 8 goli, zaliczając 3 asysty. Główne cele naszego projektu to rozwijanie umiejętności artystycznych, narzucenie do czytania książek, zwrócenie uwagi na walory poznawcze i wychowawcze baje, doskonalenie umiejętności, rozwiązywanie problemów i uczciwe działania w zespole, przełamywanie zahamowań i wyrabianie umiejętności pisarskich i artystycznych. Głównym punktem naszego projektu edukacyjnego było napisanie bajki dla dzieci. A dlaczego właśnie bajki? Bo to właśnie bajki są pierwszymi naszymi lekturami, które uczą i bawią. To fenomen bajki od wielu lat jest remedium na wiele dziesięciu przeżyć. Bajki pełnią od dawna funkcję lektury pocieszenia, ponieważ dobrze się kończą, bez względu na to, jakie przeciwności losu będą nadawane. Wewnętrzna podbudowa komputera, tablica poglądowa, prezentacja interaktywna. Nasza praca będzie służyła uczniom klas pierwszych w praktycznym poznawaniu wewnętrznej budowie centralnej sali komputerowego. Tablica poglądowa będzie zawieszona w sali komputerowej, dzięki czemu łatwiej będzie zapamiętać treść zajęć. Uzupełnieniem pracy jest interaktywna prezentacja, którą uczniowie uruchomią na swoich komputerach i w dowolny sposób będą mogli przemieszczać się po wnętrzu komputera i płycie ludzi, które normalnie są niezbędne dla użytkownika komputera. Jesteśmy przekonani, że nasza praca wzbogaci pracowność komputerową i pomoże naszym młodszym kolegom w ciekawy sposób zdobyć nową wiedzę o działaniu komputera. Klika w gniazdo procesora i przenosimy się do informacji o wybranym elemencie. Możemy przenieść się z powrotem do płyty głównej lub wnętrza komputera. Wszystkie stare dowody faktu, że liczba jest niezmierna, są skomplikowane. Pierwszy dom gospodarstw w 1767 roku matematyk Johann Lambert. Liczba pi oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Pole zagadnienia matematycznych pi występuje we wzorze na obwody, pole i objętości różnych firm, takich jak koło, sfera, kula, bal, stożek, a także we wzorach na wycinek i odcinek koła, odcinek i wycinek kuli, elipsę, elipsoidę oraz inne bryły obrotowe. Liczba pi jest niezmierna. Rozwinięcie dziesiętne liczby pi ma nieskończoną sekwencję cyfr po przecinku. Ta sekwencja nigdy się nie powtarza. Uważa się, że każdą liczbę, którą jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, odnajdziemy gdzieś w liczbie pi, poczynając od daty urodzin, a kończąc na odpowiedziach na temat życia, wszechświata i wszystkiego innego. Czynniki stresowe. Brak akceptacji kolegów, rodziców, nauczycieli. Konflikty w domu. Zbyty w gromach i wymagania, na przykład pracodawców w stosunku do pracowników, czy rodziców w stosunku do dzieci. Pokażę ci dzienniczek, ale pamiętaj, że stres szkodzi dzieciom. Kłopot odpornościowy obniża zdolność do zwalczania infekcji i degeneracji. Szkoda zwiększone ryzyko cukrzycy. Żołądek, jelita, krwiości, refluks, bolesne skurcze żołądka, wymioty, zaburzenia pracy jelit, utrudnione trawienie, pigułki, zaparcia, zaburzenia żołądka. Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi, jest związkiem ustawowym, regulującym przyjaźń na naszej planecie. Stan stały, lód. A właśnie przez pierwsze tygodnie lądu rosyjskiego zapamiętywali zawsze są problemy. Bowiem zapamiętać to poradzić sobie zapomnieć. Rosyjskie słowo zapomnieć też budzi mające skojarzenia. Bowiem zapomnieć to zabyć. Zatem kiedy na jakąś tygodniu, który rękami będzie miał zapomnijcie, nie będzie to oznaczało pesymizmu autora względem stanu swojej wiedzy, ale prośbę o zapomnienie. A jakie są krzesło? Stół. A sam stół? Stoł.
Oj tak, rosyjskie mieszkanie może przysporzyć Polakowi wielu problemów. Występują również na terenach radioaktywne. Bakterie wodne powodują rozkład i zniknie odprawy szczątków organizmu. Przez to przyczyniają się do oczyszczania ze środków. British English boy band, winners of the MTV Euro Music Awards and American Music Awards. The team from 2015 Queen, Nelly and Horan, the Anthony, Harry Styles, and Lewis Collison. In the 7th British edition of X Factor, they took third place. Brooke signed a record deal website for music. One Direction's debut single What Makes You Beautiful was released on August 11, 2011. The single debuted on the UK singles chart as first number September 2011 and became the fastest-selling single of the year with 163,000 copies sold. Liczba 7. Liczba 6 i mama Kiszna. 7 dzień świąteczny. Odzyt 7 godzin. Dość niezadowolony. Od 7 bolesti, 8 bez wartości. 7 krasnych ruchów. Traci świątych cudów strach. Rozdzielone po II wojnie światowej Niemcy rozpoczęły proces zjednoczenia. Związek Radziecki rozpadł się na 15 niepodległych państw. 6 z nich leży całkowicie w Europie, 2 Rosja i Kazachstan, Europie i Azji, pozostałe 7 w Azji. Podzieliła się również Czechosłowacja na 2 odrębne państwa, Czechy i Słowacje. Samozwańczy kalifat, terrorystyczne państwo islamskie. 29 czerwca 2014 roku Islamska Organizacja Terrorystyczna ogłosiła powstanie kalifatu pod nazwą Polsko-Islamskie Islamskie. Kochaj. Założyć rodzinę. Nie podróż do ciebie zabrakło. Abyś pozostał, została tylko bez wspomnienia. Jesteś młodym człowiekiem i jeśli problem uzależnień dotyczy ciebie, to na pewno znasz kogoś, komu nie jest samotny. Polskie wojsko podczas opanowania Władysława IV było podzielone na autoramenty, czyli zaciągi, cudzoziemskie i narodowe. Kolejne lata to okres wojenstwórców. W 1673 roku hetman Jan Sobieski odniósł wspaniałe zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. 1673. W ramach projektu wykonaliśmy gazetkę ścienną, której tytuł związany jest z postanowieniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 2016 poświęcony Sienkiewiczowi. Pierwszą część gazetki stanowi informacje dotyczące życia osobistego pisarza. Natomiast w drugiej części stanowi się pytanie prowadzące w temacie naszego projektu.